Co innego z Isaacobors, gdzie każdy zawodnik miał różnego rodzaju problemy. Tu może nie wnikając w szczegóły, po prostu ciężko mi było naprawdę zrealizować swoje działania jako menadżer z niektórymi zawodnikami. Po prostu mieli inną wizję świata. A wszystkie moje próby i koncepcje niestety nie przemawiały akurat do tych zawodników. No i tutaj stąd powinien moją rolę przejąć psycholog, bądź jakiś coach mentalny, bo ja już nie miałem takich kompetencji, żeby tych chłopaków wyprowadzić, niektórych na ten poziom taki super profesjonalny, który powodowałby, żeby bez stresu podchodzili do wszystkich turniejów, że ich wyniki na LAN-ach byłyby równie dobre, bądź nawet lepsze niż te online. A co do XCOM-u, bo tam też mam młodego zawodnika Goofiego, to jeszcze nie poznałem go na tyle, żeby tutaj się wypowiadać na ten temat. A jednocześnie powiedziałeś o nim, że ma mniejszą świadomość niż jego koledzy z drużyny, ale będziecie nad tym pracować. Tak, ale to dlatego, że reszta zawodników jest na fenomenalnie wysokim poziomie świadomości sportowej. Oni sami się uspokajają podczas meczu, nie potrzeba żadnej ingerencji. I tak naprawdę jestem bardzo zadowolony i dumny z nich. Jak nie spotkałem się z czymś takim wcześniej we sporcie, żeby ci zawodnicy potrafili sami siebie w ten sposób prowadzić i jakby wiedzieć, co zrobić w danej sytuacji kryzysowej. Bo takie sytuacje się zdarzają. W przypadku przegranych, nie wiem, 5 pierwszych rund w meczu biorą pauzę i rozmawiają. Adrian, trener IMD, też bardzo, bardzo dobrze tymi pauzami dysponuje. I na razie to widzę, że ten rezultat będzie bardzo wysoki tutaj w postaci tych wyników w aspekcie sportowym.